Tak, proszę Państwa, zbliżamy się do momentu, kiedy milczenie jest złotem, zatem króciutko otóż chciałbym wyrazić wielką radość z rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ja byłem rektorem w okresie 2008-2012 i tamta kadencja upływała pod znakiem wielkich, znaczących inwestycji. Jeśli Państwo będziecie, mówię tu o rektorach, gościach, zwiedzać nasze budynki, to przy ulicy Rejtana, przy ulicy profesora Stanisława Pigonia jest jeden z wielkich kompleksów, które powstały właśnie w czasie tej kadencji. I tutaj chciałbym nawiązać do bardzo dobrej współpracy z parlamentarzystami, z władzami miasta, marszałkami bo na przykład, podam jeden tylko przykład, ulicę Cegielnianą zamieniliśmy na ulicę profesora Stanisława Pigonia. I te wielkie budynki, infrastruktura techniczna, biologiczna powstała właśnie już przy ulicy profesora Stanisława Pigonia. I pan prezydent Konrad Fiałek, obecny prezydent, wtedy był przewodniczącym Rady Miasta i przyspieszyliśmy ten proces zmiany nazwy fragmentu ulicy Cegielniana na, na ulicę właśnie profesora Stanisława Pigonia. Chciałbym właśnie życzyć uniwersytetowi, panu rektorowi, wspólnocie akademickiej całej dalszego pięknego rozwoju. Wierzę, że tak będzie. Dziękuję bardzo.